Żydzi do nas przybyli mniej więcej w XVI, w XVII, w XVIII wieku i w każdym wieku było ich coraz więcej. Zajmowali się głównie rzemiosłem, handlem. Pod koniec XIX wieku stanowili już 97% społeczności, czyli można powiedzieć, że praktycznie Ryki były sztetlem typowo żydowskim. W Rykach w rynku sami Żydzi mieszkali i mieszkali również w ulicach wokół rynku. Były sklepy, sklep z rowerami z Ilberberga, sklep gospodarstwa domowego, był czapnik, był szewc, był krawiec. Był tak na ulicy Łukowskiej Żyd Rosfor, to on handlował rybami. To znaczy w ten sposób handlował, że skupował ryby i wywoził do Warszawy. Miał kierowcę, miał samochód ciężarowy. Dzieci żydowskie chodziły do polskiej szkoły, w szkole również nauczyciele pochodzenia żydowskiego pracowali. Także ta społeczność żyła w zasadzie w zgodzie. Przed samą wojną było 68%, ale to też jest bardzo duża społeczność. Po zajęciu Ryk przez Niemców od razu rozpoczęli eksterminację miejscowych Żydów. Nakazali im pracę na rzecz gospodarki III Rzeszy. Zostało utworzone getto. Getto nie było ogrodzone, z tym, że Żydzi wychodzili za chlebem, za kartoflami, za jedzeniem. Udawało im się albo się nie udawało. Getto zostało zlikwidowane w maju 1942 roku. Wówczas Niemcy przeprowadzili selekcję. Osoby niezdolne do pracy, osoby stare zostały zamordowane na miejscu i około 3000 Żydów zostało przegnanych do obozu do Dęblina, a następnie do obozu Zagłady. 7 maja wyprowadzili Żydów z getta. Mamusia opowiadała, że ci ludzie szli, to jeden jęk tylko mamusia mi było słychać. Baruch Bronkesz, którego ojciec pochodził z Ryk, podzielił się w Lublinie historią swojej rodziny w czasie gali upamiętniającej 80. rocznicę akcji Reinhardt. Lost a wife and three children. On stracił żonę i troje dzieci, dwie siostry, czterech braci. Dlatego uciekł do lasu i rozpoczął działalność partyzancką. Nigdy sam o tym nie mówił. Dopiero gdy dostaliśmy z archiwum Instytutu Yad Vashem dokument, dowiedzieliśmy się o tym, że był w oddziale partyzanckim od 1942 do 1944 roku. Była to notatka napisana przez Rosjanina. Przeżyło około kilkudziesięciu ryckich Żydów, głównie za wschodnią granicą. Pojedyncze osoby przeżyły w okolicznych miastach i u Polaków, którzy zdecydowali się ich ratować. W miejscu dawnej synagogi stoi inny budynek. Wokół rynku zostały kamieniczki, które pamiętają przedwojenne czasy. W Rykach jest realizowany lokalny program rewitalizacji, uwzględnia upamiętnianie miejsc związanych z historią Żydów. Planujemy również spotkania edukacyjne o charakterze historycznym, skierowane właśnie dla szkół. Planujemy upamiętnienie getta żydowskiego, które znajdowało się w obrębie rynku i tam właśnie planujemy umieścić tablicę informacyjną. Planujemy cmentarz oznaczyć jako miejsce pamięci. Działania edukacyjne prowadzi nie tylko Centrum Kultury, ale też Towarzystwo Przyjaciół Ryk. Towarzystwo Przyjaciół Ryk w 2006 roku rozpoczęło taką akcję wspominania ludności żydowskiej, która żyła na terenie Ryk. Wówczas wydana była taka niewielka książeczka o ludności i o mieszkańcach pochodzenia żydowskiego tu w Rykach. Odbyło się kilka spotkań, to było w przeciągu 2 czy 3 lat, tak zwane spotkania z kulturą żydowską. W ostatnich latach między innymi towarzystwo przyczyniło się do tego, żeby te macewy, które znajdowały się gdzieś tam u ludzi, wróciły na cmentarz, zostały tam postawione. Myślę, że kolejne pokolenia Polaków zmieniają się.
To duża zmiana w porównaniu do 1945 roku. Mamy przyjaciół, którzy studiowali w Polsce, uczyli się, utrzymują kontakt, spotykają się. Razem Żydzi i chrześcijanie.